No coraz rzadziej możemy zobaczyć, usłyszeć jeżyki. No to jest taki czas, to są te ostatki. To właściwie takie 2 tygodnie, chociaż teraz w ciągu dnia też ich nie zobaczymy. Najczęściej pół godziny przed zachodem słońca, przed zmierzchem właściwie. No to jest właśnie taki czas, kiedy one są na niebie i odwiedzają te miejsca, w których się gnieżdżą. Jesteśmy na ulicy Trauguta w Radomiu. Tutaj dochodzącej niegdyś dochodzącej do stacji PKP, tutaj był teren folwarku mariackie. Op. I patrzcie, tam są nad nami. Całkiem sporo ich tutaj jest. Tu jest fajna kamienica naprzeciwko nas. A to osiedle powstało już w okresie powojennym podczas budowy fabryki broni. Ale zostało szybko przez jeżyki zasiedlone. I właściwie no właśnie osiedle Planty kojarzy mi się z jeżykami. Op. I tam gdzieś. Tu na dachu tego budynku jest taka przybudówka, która przypomina mi, a właśnie to tam widzisz, ogrody zimowe, bardzo fajna zresztą, przeszklona. Op, i wylatują z tych szczelin. I to są takie wieczorne zabawy jeżyków. Teraz najlepiej liczyć je w miejscach, gdzie przystępowały do lęgów. Op, i podlatują. Proszę zobaczyć, nie wiem czy się uda tutaj poczytać, aż przylecą. Tam jest strzelina w obróbce dekarskiej. Odleciały.